Dzień dobry. To kolejne nasze spotkanie z opowieściami z walizki. Dziś zawędrowaliśmy do Legionowa. Mam dla was historię dobrą na współczesne czasy. I nawet jeśli jest stara jak świat, to cały czas aktualna. Podobno kiedyś w Legionowie, czy to jeszcze nie nazywało się wtedy Legionowem, żył pewien człowiek. Miał na imię Uncel. I nie był najbardziej pracowitym człowiekiem w miasteczku. Nawet wam powiem, że był najbardziej leniwym i zadufanym człowiekiem, jakie miasteczko widziało. Całymi dniami leżał tylko na łóżku, w brudnej pościeli, której nie chciało mu się zmieniać ani prać. I myślał, że wszyscy naokoło mają lepiej, tylko nie on, Uncel. Wszyscy mają pieniądze, domy, furmanki, konie. A on co? Chałupę, dziurawy dach i myszy pod podłogą. A i te się chyba wyprowadziły, bo ich nie słychać ostatnio. Widać głodne. Wyjadły już wszystkie okruchy. Pewnie myślicie, że Uncel żył sam? Nie. Miał żonę. Też leniwą. Też zadufaną w sobie, ale ta żona w końcu pomarła z głodu. No, straszne to były czasy. A zanim umarła, to urodziła dziewczynkę. Śliczną. I szybko ta dziewczynka rosła, a na imię dali jej Nędza. Im bardziej Uncel się lenił, im dłużej leżał w łóżku, im bardziej utyskiwał na świat, tym Nędza stawała się większa. I rosła bardzo, bardzo szybko. Przerosła wszystkie swoje rówieśnice. Ledwo mieściła się w drzwiach, a stopy to miała tak ogromne, jak największy mężczyzna w miasteczku. A, Uncel kochał Nędzę. W zasadzie z całego świata kochał tylko Nędzę. I marzył sobie. Och, jak on sobie marzył. Że może kiedyś do ich drzwi zastuka jakiś bogaty kawaler. Weźmie Nędzę za żonę i od tego dnia będą już bogaci. Nie będzie im brakowało na nic. No i Uncel ani Nędza nie będą musieli nigdy, ale to nigdy pracować. Czasami do chałupy Uncela zachodzili sąsiedzi. Uncel, robota jest! Można tam przekopać kawałek ulicy, bo rury kładą i zarobiłbyś jakiegoś grosza. Ale Uncel machał tylko ręką. Robota? Może jutro? Ale Uncel, no pieniędzy ci brakuje, nie masz co jeść, żona ci z głodu pomarła, no weź się za robotę. Może jutro? I tak Uncel powtarzał z dnia na dzień. Stawał się coraz chudszy, za to Nędza rosła i była coraz większa. O, w końcu została taką pannicą, prawie dorosłą i rzeczywiście już nadawała się do zamąż pójścia, ale nikt nie stukał do drzwi i nie prosił o rękę Nędzy. Ale Uncel pomyślał, że to jest czas, żeby sprawić córce buty. Udał się do szewca. Zastukał do jego małego zakładu, a szewc mu otworzył, zaprosił do środka. Uncel wyłożył sprawę, że chciałby sprawić buty swojej córce. Takie ładne, czerwone, z podbijaną podeszwą, żeby stukała, jak będzie szła po bruku przez miasteczko. Szewc zdjął miarę z wielkich stóp Nędzy, a potem powiedział, że takie buty to będą kosztowały 5 szylingów. Ile? 1, 2, 3. 5 szylingów? A skąd Uncel weźmie 5 szylingów? No przecież on nie pracuje. Wrócili do domu. No, Nędza była trochę zawiedziona, bardzo marzyła o czerwonych butach. Ale jak nie ma, to nie ma. Mijały dni. Dni zamieniały się w tygodnie, a tygodnie zamieniały się w miesiące. I pewnego dnia
Jakiś dobry człowiek powiedział Uncelowi, że jest w miasteczku kasa zapomogowa i w tej kasie zapomogowej mogą Uncelowi pożyczyć pieniądze. I Uncel odda po trochu. No a za te pieniądze mógłby kupić buty dla nędzy. Jak Uncel tylko to usłyszał, założył brudne ubranie i ruszył do kasy zapomogowej, a tam rzeczywiście udzielono mu pożyczki. 5 szylingów. Jak tylko Uncel miał pieniądze w ręku, poszedł od razu do szewca i zamówił buty, a gdy były gotowe, zaniósł do domu i ofiarował nędzy. Możecie wierzyć albo nie. Nędza od razu chciała je włożyć na swoje stopy, ale okazało się, że stopy jeszcze urosły, że nędza jest jeszcze potężniejsza i buty z czerwonej bydlęcej skóreczki, podbijane od podeszwy, nie mieszczą się jej na ogromne paluchy. Smutno się zrobiło i Uncelowi, który kochał nędzę i nędzy, bo już wiedziała, że o kawalerze to nie ma co marzyć bez takich butów. Była już tak wielka, że ledwo mieściła się pod sufitem. Bała się, że niedługo przebije głową dach i będzie musiała wyglądać jak komin. A wtedy przyszli sąsiedzi. W miasteczku zawsze sąsiedzi są dobrzy. I zaczęli doradzać Uncelowi, że może nędza za dużo je, no ale ona dużo nie jadła. Już w końcu jeden się zapytał: Uncel, a skąd ty miałeś pieniądze na buty dla nędzy? No jak to skąd? Pożyczyłem. Pożyczyłem z kasy zapomogowej. Pożyczyłeś? O, wcale się nie dziwię, że nędza jeszcze urosła. Byłeś biedny, nie miałeś nic. A jak pożyczyłeś pieniądze, to miałeś mniej niż nic. A im masz mniej, tym twoja córka bardziej rośnie. Jak oddasz pieniądze i zaczniesz zarabiać, to może buty zmieszczą się na stopy nędzy. Nie było rady. Miłość do nędzy okazała się silniejsza i Uncel postanowił, że pierwszy raz w życiu pójdzie do pracy. Pomoże sąsiadowi murować ogrodzenie. I murował tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie i zarobił pieniądze. Nie 5 szylingów, tylko 10. 5 oddał, a 5 zostawił. 3 wydał na jedzenie, 2 włożył do szkatuły. A potem pomyślał, że ta praca to nawet nie jest taka zła sprawa, że jakoś tak lepiej się wstaje razem ze słońcem, że człowiek ma co ze sobą zrobić, może się zorganizować i przestaje być głodny i ma przyjaciół nowych. I już regularnie Uncel chodził do pracy i stał się nawet poważanym obywatelem, tak poważanym, że go w końcu zatrudniono w kasie zapomogowej i zarabiał naprawdę dobre pieniądze. I wiecie, rzeczywiście nędza jakoś tak wyładniała, stała się smuklejsza i stopy jej zmalały, nie była już taka olbrzymia i stała się całkiem ładną pannicą. Tak ładną, że pewnego dnia ktoś zastukał do ich domu i okazało się, że to jakiś bardzo miły, mądry, może nie bogaty, ale uczciwy i pracowity chłopak. I nędza za niego wyszła. I wszyscy żyli już szczęśliwie, w zgodzie i w dostatku. Taka to się rzecz wydarzyła dawno, niedawno. Tu w Legionowie albo gdzieś indziej, w jakimś małym miasteczku.